Cześć wszystkim, moi drodzy, już niedługo każdy z nas zapragnie, aby udać się na wymarzone, długo oczekiwane wakacje. I jedni udadzą się nad polskie morze, bo lubią, bo chcą, albo po prostu, że muszą, bo myślą, że nad polskim morzem jest tanio. A my wszyscy jednak wiemy, że nad polskim morzem jest wybitnie drogo. Dlatego też niektórzy pomyślą i udadzą się za granicę, za określony koszt. Czy to będzie 2000, 4000, a może i nawet 10 tysięcy, bo dzisiaj przygotowałem dla was trzy oferty, które dla was sprawdzę. Z jakich biur podróży? Przede wszystkim TUI, z Rainbow, a także z Itaki. Prześledzimy sobie kompetentność obsługi, ceny w sklepie, w biurze stacjonarnym, a w internecie. Wszystko dzisiaj będę dla was sprawdzał i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Na początku musimy udać się do tych trzech biur. Destynacja ma już określoną, będzie to Bułgaria, a także Wyspy Kanaryjskie. Świetne targety. Sprawdźmy, jaką cenę mi zaproponują. Pierwsze biuro podróży przed nami, TUI Fly. Polećmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Albo do Bułgarii, albo na Tenerife. Chciałbym rozrzut niezły. No moi drodzy, powiem wam, że naprawdę facet taką miał wiedzę, że czułem się delikatnie głupi, jeżeli chodzi o geografię, pomimo że ją studiowałem. Tutaj mamy wszystko wypisane, poprzeczka wysoko jest naprawdę zawieszona, ale zobaczmy, jak będzie dalej. Cenowo też się okaże. Jako drugie biuro podróży wybierzemy r.pl, czyli Rainbow. I położenie też względem miejscowości tej Costa Dehe też bardzo fajnie, bo jest po prostu w miejscowości. Mhm. Ile ja tego wszystkiego tutaj zebrałem, ale pani była turbo uprzejma, co jest oczywiście niewątpliwym plusem. Ostatnie biuro przed nami. I ostatnie biuro podróży to będzie Itaka, zresztą sami widzicie. A mógłby mi pan to wydrukować? Jasne, oczywiście. No to dobrze. I to już byśmy wiedzieli wszystko. No, naprawdę kompetentni ludzie. Wszystko wydrukowane, to teraz muszę wam o tym wszystkim opowiedzieć. Ze wszystkim. Wszystko ze wszystkim. Ojejku! Podróżnik powrócił i już wam prezentuję wyniki, ale jeszcze chciałbym, zamiast przejdziemy do wyniku, chciałbym wam powiedzieć kilka słów na temat tego, bo potrzymałem się, żeby wam opowiedzieć o trzech biurach, w których byłem, bo pamiętajcie, że jednostka też nie stanowi o firmie, ale bardzo dużo nam o niej mówi. Na początku TUI, najstarszy mężczyzna, zdecydowanie z najlepszą wiedzą, kompetencja na poziomie naprawdę arcymistrza. Wszystko zostało mi wyjaśnione w sposób fachowy i wiem, że jeżeli tylko na tej cesze bym bazował, to zostawiłbym tam pieniądze. Rainbow, tutaj troszeczkę mniejsza wiedza, natomiast tutaj pani wybijała się na tle obsługi klienta, a w Itace wszystko było uśrednione, to znaczy kompetencja była ok, jak i uprzejmość dla klienta była ok. Merytoryka wygrywa TUI, uprzejmość Rainbow, a Itaka miała te cechy pierwsze i te drugie. I teraz, moi drodzy, jeszcze to, co dostałem od każdego z biura, jeżeli chodzi o ofertę, która mnie interesowała. Tak wygląda z TUI, no nie ma co ukrywać, że jest najmniej atrakcyjna. Tak wygląda z Rainbow, już mamy jakieś tam obrazki, coś jest pokazane, coś jest wytłumaczone na temat hotelu, gdzie będziemy spędzali czas. A tak wygląda oferta z Itaki. Zobaczcie, że jest zdecydowanie najładniejsza, przede wszystkim jest drukowana w kolorze, ale to są rzeczy tak zwane miękkie, a teraz przeniesiemy się do tych najważniejszych, czyli cena i w ogóle wszystko. Twarde materiały przed nami. Bajzel artystyczny poczyniony, no ale jak artysta pracuje, to może mieć bajzel, ale choć na początku zabiorę was w krótką podróż po tym hotelu, który wybrałem. A wybrałem Melia Grand Hermitage. Bardzo dobry hotel, podobno, ale zanim wybierzemy się w podróż po biurach podróży, zobaczmy, jak wygląda na amatorskich zdjęciach, gdyż one mogą rzeczywiście odbiegać od realiów. Moi drodzy, tak to się prezentuje. Sam pokój, dania, bardzo ładne, no nie można powiedzieć. Pokój duży, przestrzenny, nie jest to jakaś klitka. O, tutaj widzę, się panowie i panie kąpią, bliskość morza. Także, hotel jest bardzo wysoko oceniany i możemy spojrzeć też ze zdjęć amatorskich, że wygląda on bardzo okazale. Ale to są oczywiście zdjęcia, a nas interesuje także cena, gdyż ona determinuje to, czy nas na to stać, czy nie stać i czy po prostu wybierzemy się na wakacje właśnie w te miejsce. To teraz przeniesiemy się do pierwszego biura, jakim jest Itaka. I moi drodzy, ten hotel w Itace kosztuje tutaj razem, bo nie będziemy spoglądali na cenę za jedną osobę, gdyż latamy zazwyczaj we dwójkę, jest to cena 5838 zł. I cena zarówno w stacjonarnie, a także internetowo jest taka sama. I za 8 dni musimy zapłacić za jeden dzień 729 zł. Teraz przenosimy się do innego biura oznaczonego r.pl, czyli Rainbow. Ta strona wygląda troszeczkę inaczej i tutaj już nas informują, że cena za dwie osoby wynosi 5690 zł. To jest cena internetowa, natomiast stacjonarnie trzeba zapłacić 5719 zł. i 56 groszy.
na 8 dni, co czyni, że za dzień płacimy 711 zł. Jest taniej niż w Itace. I na samym końcu przygotowałem dla Was biuro podróży TUI. Tak wygląda strona i razem musimy za tę wycieczkę zapłacić 4978 zł, ale lecimy na 7 dni, nie lecimy na 8. Natomiast jeżeli byśmy poszli do pana, tak jak ja, który udzielił mi rzeczowej oferty, to byśmy zapłacili 4892 zł, więc jest taniej. I tutaj wychodzi, jeżeli patrzymy na tą tańszą ofertę, to płacimy 698 zł za dzień. Tak to wygląda, teraz kolejny etap mojej podróży. Teraz szybkim lotem zmierzając z Bułgarii na Wyspy Kanaryjskie. Jaki hotel wybrałem? Sprawdźcie. Razem. Pozycja 17, Gran Costa Adeje, czyli Wielkie Wybrzeże Adeje. Zobaczmy na początku, jak ten hotel wygląda tutaj na zdjęciach amatorskich i mam wrażenie już z tego, co spoglądam, że wygląda on bardzo ładnie. Tu pokój z różnymi rzeczami, nie spoglądajmy na innych, spójrzmy na hotel po prostu tutaj z brzegu. Możemy widok 360 nawet sobie zaproponować. No moi drodzy, no widać, że ten hotel no nie w kij dmuchał, jest naprawdę wyczesany i jest na dobrym poziomie, ale oczywiście odpowiednio on kosztuje. Więc na początku przenieśmy się do biura podróży Itaka. Tutaj jest oceniany, że to jest hotel pięciogwiazdkowy. No i niestety cena za osobę to 6049 zł, więc razem musimy zapłacić 12 098 zł, co na jeden dzień przypada 1512 zł. No, trzeba mieć określony budżet, żeby sobie na takie wakacje pozwolić. Na 8 dni, tym razem lecimy z Katowic w sierpniu. Dobrze, biuro podróży Rainbow, 13 903 zł i tutaj za jeden dzień wychodzi, że musimy zapłacić 1737 zł. No naprawdę jest to powalająca cena, mam wrażenie, dla nas Polaków, ale oczywiście każdy ma budżet przeznaczony na określone wakacje. Dalej i już na samym końcu wybrałem biuro podróży TUI. Tutaj jest cena 11 562 zł, akurat jest rabat, ale tu znaczy, że za jeden dzień musimy zapłacić 1651 zł. W przypadku tej firmy lecimy na 7 dni, a w przypadku poprzednich lecimy na 8 dni. Więc to jest ta różnica. Wy wybierzcie dobrze, a teraz przenosimy się do jeszcze jednego bardzo fajnego aspektu. I jeszcze przygotowałem mały bonus dla osoby, która nie chce jechać nad polskie morze, a chce wybrać się za granicę. Dlatego poprosiłem każdy z biur, żeby przygotowało mi ofertę do tej kwoty, do 4000 zł, czyli 2000 przeznaczamy na osobę. Co na przykład zaproponowało mi biuro podróży Itaka. Moi drodzy, tutaj mamy hotel Club Grand Efe, jest to w kraju, który nazywa się Turcja. I tak ten hotel wygląda na stronie Itaki. Bardzo ładnie się prezentuje i cena, która wynosi, to 2139 zł za osobę, no kapkę powyżej, ale już ok, przyjmijmy, że jest ok i all inclusive, a tak hotel prezentuje się na stronie robionej przez ludzi, czyli po prostu zobaczcie sobie, że to troszeczkę odbiega na to, jak wygląda na stronie. Nie ma tragedii, jest ok, schludnie, nie oczekujmy rarytasów, żeby to będzie Marriott, czy może Hilton, czy klub w Dubaju. Jest ok. Dobrze, to jest oferta z Itaki, teraz przeniesiemy się na ofertę z biura podróży TUI. Tutaj facet mi zaproponował Orpheus Queen Spa za kwotę 3156 zł, czyli na osobę wypada 1578 zł. Czterogwiazdkowy hotel, podobno bardzo dobry, podobno bardzo atrakcyjny. Nie wiem, czy tak jest, nigdy tam nie byłem, tak jest na stronie biura, a tak ten hotel wygląda na stronie robionej przez nas. Zobaczcie sobie sami, że troszeczkę znowu to wszystko odbiega. Oczywiście koloryzować trzeba, ale nie warto też aż w takim stopniu. Bardzo mało jest w ogóle o tym hotelu, nie ma tak jak w przypadku poprzedniego dużo. I na samym końcu mamy także Rainbow Hotel Hacienda Beach. Tak to wygląda, 2961 zł. Tyle musimy zapłacić za całą wycieczkę. Natomiast tak hotel wygląda na stronie Google'a, bo na stronie poprzedniej nie było go po prostu nawet ujęte. Ale teraz jeszcze jeden mały bonus, który przygotowałem i jest naprawdę bardzo ciekawy. Wakacje wakacjami, odpoczynek odpoczynkiem, ale zwracajcie uwagę na szczegóły, bo właśnie w nich diabeł tkwi. Zobaczcie, jak to wygląda w biurze podróży Rainbow. Moi drodzy, wylatujemy sobie o godzinie 18.45, 12, przylatujemy o 21.55, więc tak de facto już tego dnia nie mamy. A wylatujemy z powrotem o 5.05 i jesteśmy o 6.15 w Polsce, więc 20 też nas nie ma. Oferta na 8 dni, doprawdy?
Ja mam wrażenie, że oferta jest na 6 dni. A jak to wygląda w biurze podróży Itaka? Tutaj wylatujemy sobie o godzinie 23.50. Więc 10 dni z tego, jakże 15 mamy, no niesamowite. Przylatujemy 3.35 zmęczeni po podróży, więc ten dzień też troszeczkę bym sobie wykluczył. Natomiast wracamy o 20.55 i o 22.50 jesteśmy w Polsce. Tutaj jest ok, walizki zostawiamy, idziemy się bawić, nadal korzystamy z infrastruktury hotelowej. A jak to wygląda w TUI? Tutaj jest na 7 dni i chyba jest naprawdę na 7, to znaczy przylatujemy o 19.45, no jeszcze jest troszeczkę tego dnia, nie za dużo, ale jeszcze jest. A wylatujemy o godzinie 12.35, o 14.50 jesteśmy w Polsce, więc tak de facto doba hotelowa się kończy, a my robimy wypadkę do naszego cudownego kraju. Więc zobaczcie i zwracajcie cholernie uwagę na te właśnie szczegóły. Podsumowanie przed nami. Jakie wymierzone! Nieważne, ważne, żeby dojść w odpowiednim momencie. Tak. Jak ktoś uważnie oglądał, to mam nadzieję, że wie, kto w tym zestawieniu zwyciężył. Ja mam swojego faworyta, każdy ma innego, ale mam wrażenie, że jedna rzecz jest absolutnie koronna. Jeżeli wy macie swoją wymarzoną destynację, to nie sugerujcie się jednym biurem podróży, tylko sprawdźcie ofertę w każdym jednym. Pytajcie, bo zobaczcie, że na stronach internetowych też jest inaczej, aniżeli stacjonarnie. Chciałem dzisiaj pokazać, jak wygląda przekrój tych trzech miejsc. I moi drodzy, teraz wy, proszę was, napiszcie, gdzie chcielibyście udać się na wakacje, albo może już gdzieś lecicie. Napiszcie w komentarzach, ja ukradkiem wam tylko powiem, że mnie marzą się Stany Zjednoczone, ale oczywiście, gdy tam będę, gdy muszę oczywiście dozbierać pieniądze, bo taka wycieczka odpowiednio kosztuje, to zabrałbym was tam z wami. Chętnie bym wam pokazał, jak wygląda Burger, jak wygląda Empire State Building, jak wygląda LA, jak wygląda Donald Trump, czy rzeczywiście jest tak bardzo pomarańczowy. Jeżeli chcecie, to wrzućcie kilka tysięcy łapek w górę, to odłożę na ten cel, a na inne po prostu zaprzestanę. To tyle ode mnie, jeszcze wejdźcie na Face'a i na Instagrama. Szczęśliwych, bezpiecznych wakacji, bo to najważniejsze. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia, cześć! Wakacje, wakacje, wakacje. Kto by nie chciał polecieć na wakacje, ale zanim polecicie na wakacje, moi drodzy, zasubskrybujcie ten kanał. Wszystkie najświeższe informacje, nie tylko o wakacjach, a później zobaczcie ten film i ten. Szerokiej podróży, trzymajcie się, cześć!